Cześć, witajcie. Z tej strony Jan Chojnacki z Project Explore. W dzisiejszym odcinku, bardzo krótkim, jednak za to bardzo ważnym, podejmujemy challenge, który rzucił nam kolega z kanału Urbex Relax. Challenge oczywiście polega na bardzo popularnym w ostatnim czasie na YouTubie wyzwaniu Hot 16 Challenge. Jako że wraz z Tomaszem w żaden sposób nie jesteśmy związani z kulturą hip-hopową oraz z rapem, nie będziemy dla Was tutaj wykonywać naszego Hot 16 w wersji rapowanej. Nie będziemy Was tym maltretować. I wydaje mi się, że w pewnym momencie sama idea poprzez jej popularność troszeczkę zatraciła sens. Nie chodzi o to, aby w tym challenge'u wykonywać koniecznie rapowe kawałki, jeżeli nie jesteście raperami. Bardzo często może się to skończyć w ten sposób, że możecie zrobić z siebie pośmiewisko, Andrzeju. Chodzi w tym challenge'u o to, aby pomagać. I to właśnie w ten sposób chcemy ten challenge zinterpretować. A naszą interpretację możecie zobaczyć już za sekundkę, tylko musimy się udać w jedno bardzo wyjątkowe miejsce w Poznaniu. Zapraszam Was na odcinek. W drodze do miejsca docelowego musiałem jeszcze odwiedzić jedno bardzo ważne miejsce, aby cały challenge miał odpowiedni wydźwięk, czyli było zachowane te Hot 16. I tak właśnie oto wygląda nasze Hot 16, czyli gorące 16 kawałków pizzy, które za chwileczkę powędrują do ratowników z pobliskiej stacji ratownictwa medycznego. Chłopacy już wiem, że czekają, nie mogą się doczekać, więc ruszam do nich, póki pizza jeszcze jest gorąca. A więc jesteśmy przed stacją pogotowia ratunkowego. To właśnie tutaj wypełnimy challenge, do którego skierował nas kolega z kanału Urbex Relax. Pizza wędruje do ratowników medycznych. Dzięki wielkie. Serdecznie Wam dziękuję za Waszą pracę i dzięki temu filmowi mam wielką nadzieję, że Wy również postanowicie, podobnie jak my, nie będziecie musieli wykonywać różnego rodzaju dziwnych filmów, robić przerwów. Wystarczy, że przejdziecie się i podziękujecie ludziom, którzy na co dzień pomagają Wam. My bardzo serdecznie dziękujemy, na pewno się przyda na kolację. Zjemy ze smakiem. Dzięki. Nadszedł czas w tym momencie na krótkie podsumowanie. Moim zdaniem akcja challenge'a zakończona pozytywnie, bo o to przede wszystkim w niej chodziło. Oddzielenie się pozytywną energią, oddzielenie się pomocą, ponieważ najważniejsze jest to, że jeżeli jesteśmy w stanie pomagać, to pomagajmy. Niezależnie jaka ta pomoc by była. Jeżeli jesteście youtuberami, kręćcie filmy. Jeżeli macie w swojej okolicy jakiś szpital bądź personel medyczny, to udajcie się do nich i im podziękujcie za ich pracę. Jeżeli w okolicy macie starszego sąsiada, któremu można pomóc na przykład robiąc zakupy, no to czemu nie? Warto podejść do niego i się zapytać, czy jakiejś pomocy z Waszej strony potrzebuje. Jeszcze dwie rzeczy, które musimy koniecznie odhaczyć. Czyli pierwsza to nominacje. Jako że przed chwileczką Wam powiedziałem, że challenge nie są najważniejsze, to nominuję Tadeusza Drozdę, Krzysztofa Krawczyka i Norbiego. A na zakończenie pożegnam się z Wami słowami kanału Biblioteki Osusa, czyli uśmiechajcie się często i do zobaczenia. Cześć!